Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No super, chyba byliście w kościele, tak? No to słychać, to słychać. Nazywam się Sebastian, mam na imię Sebastian. Zespół nazywa się Testimonium. To jest moja żona Agnieszka. Nasza solistka Gosia. Mamy przyjemność gościć tutaj w Kniewach po raz trzeci. Byliśmy tutaj w 2003 roku, no to was jeszcze nie było chyba na świecie. Później byliśmy w 2007, więc 10 lat temu, to już może byliście. W każdym bądź razie, nazywamy się Testimonium, wiecie co to znaczy? No właśnie, trudne słowo. Świadectwo. Ale nie takie świadectwo, które dostajesz na koniec roku, ale świadectwo o Panu Bogu. O wierze, o naszej relacji z Nim, bo to nie jest coś, a ktoś. Pan Bóg to jest osoba, z którą możemy rozmawiać, do której się modlimy. Pan Bóg nam odpowiada w swoim Słowie, w Piśmie Świętym, w mądrych kazaniach, w naukach rekolekcyjnych, w czasie katechezy. To, co się możemy o Panu Bogu dowiedzieć, to jest dla nas bardzo, bardzo ważną sprawą. O tym będzie w naszych piosenkach. Na początek proponuję piosenkę, którą być może już znacie. Jak myślicie, jaka to piosenka? No, dokładnie. Ale jeszcze krótkie słowo, o co chodzi. W lawinie, takiej prawdziwej śnieżnej, to wiecie, że pada sobie śnieg i w pewnym momencie taki jeden płatek mały decyduje o tym, że ta lawina rusza. Po prostu przeważa taką masę i ona toczy się. Najpierw malutka kulka, potem coraz większa i taka straszna już jest potem siła. W naszym życiu też jest podobnie. Uśmiechniesz się, powiesz dzień dobry sąsiadowi rano, będziesz miła dla kogoś miły. Ten ktoś z kolei będzie życzliwy dla kogoś innego, ten dla następnego i tak twój mały gest, taki ten mały płatek śniegu w cudzysłowie, rozpocznie wielką lawinę dobra. I tego dobra wokół nas będzie więcej. To jest taki impuls, który uruchamia. Ktoś powie, tak mało mogę, chodzę do szkoły podstawowej, niewiele mogę. Możesz bardzo wiele. Możesz uruchomić lawinę dobra poprzez twoje drobne gesty. I chcemy teraz, zanim zaśpiewamy piosenkę, żebyśmy tutaj taką lawinę małą rozpoczęli. Agnieszka wam powie, o co chodzi. Mam do was pytanie. Czy chcecie tu i teraz zapoczątkować lawinę dobra? No świetnie. No to moja propozycja. Uśmiechamy się do sąsiada po prawej stronie, po lewej. Możemy podać rękę, jeżeli na przykład ta osoba jest z innej klasy, możemy się przedstawić, powiedzieć jak mamy na imię. Możemy też odwrócić się i uśmiechnąć. To jest taka nasza mała lawina. Dobra, tu i teraz. Jedziemy, lawina, śpiewamy razem wszyscy. Uwaga, ręce w górę!
piosenka jest też bardzo prosta. Powtórzymy refren. Uwaga, nauczymy się refrenu. Nie trzeba mi nic i nie boję się. On po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. Świetnie. Piosenka nosi tytuł Wypas. Posłuchajcie. Super, fajnie śpiewacie. No to teraz wobec tego piosenka specjalna. Piosenka tytułowa z naszej płyty nosi tytuł Obrońca. Taki refren, ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Piosenka jest rockowa, piosenka jest mocna, piosenka jest taka czadowa, ale jej treść jest bardzo ważna. Takie słowa, które chciałem, żebyśmy powtórzyli. Uwaga, ja wam powiem, a wy potem powtórzycie. Nie muszę nikogo udawać, żeby być sobą. Nie muszę nikogo udawać. Teraz takie małe zadanie. Jak wrócisz do domu, to szukasz w domu największego lustra, jakie masz. Stajesz przed tym lustrem tak pół metra. Uśmiechasz się do samego siebie i mówisz, ale jestem fajna, ale jestem fajny. Wiecie, jakie to jest trudne? Wiecie, jak to jest trudne? Bo my często udajemy kogoś, albo chcielibyśmy być jak ktoś inny, albo wyglądać inaczej, albo coś nam się nie podoba, bo nie takie włosy, bo koleżanka ma lepsze, a kolega jest taki i ja bym też taki chciał być. Ale my jesteśmy niepowtarzalni i Pan Bóg nas takich właśnie kocha, bo nigdy nie było na świecie kogoś takiego jak ty. Nie ma i nie będzie. Więc każdy z nas jest wyjątkowy, każdy się powinien cieszyć, że jest jedyny, niepowtarzalny i bardzo, bardzo kochany przez Pana Boga. Ta piosenka jest dedykowana na naszych koncertach głównie tym, którzy mają jakiś smutek gdzieś w sercu, przeżywają jakąś trudną sytuację.
żeby się nie martwić. Pan Bóg zna wszystkie kolei naszego życia, wie, dlaczego tak się zachowujemy, a nie inaczej. Zna nas lepiej niż nasi rodzice, niż my nawet znamy samych siebie. Nasz obrońca, ktoś kochał Cię, gdy jeszcze Cię nie było. A ja Wam powiem taką tajemnicę jeszcze, taki sekret Wam zdradzę, bo tu jest jedna Pani wychowawczyni. Myśmy wczoraj wieczorem sobie robili próbę i ona mówi, ja wszystko słyszałam, bo ja mieszkam obok. To myśmy właśnie tę piosenkę grali. Przepraszamy, ale tak wyszło. Obrońcę. Dziękujemy bardzo. Teraz mamy taką niespodziankę dla Was. Prosty, krótki konkurs, który będzie polegał na tym, że my zadamy kolejno 4 pytania. Po każdym pytaniu możemy się głosić, kto zna odpowiedź. Agnieszka wybierze osobę, która przyjdzie, nam się przedstawi. Można powiedzieć, któryś jest z klasy, nawet wskazane, my Was nie znamy. Oczywiście odpowiadamy na pytanie i odbieramy co? Nagrodę. Przygotowaliśmy bardzo proste pytanie, każdy ma szansę. Agnieszka, prosimy. Moi kochani, widzę, że już jest las rąk, a pytania nie znają. Posłuchajcie może najpierw, jakie jest pytanie. A bardzo proste, myślę, że tu będzie jeszcze więcej rączek w górze. Słuchajcie, przeżywamy bardzo ważny czas. I są to rekolekcje jakie? Wielkopostne. I pytanie brzmi...